Gdy spojrzymy na bliźniacze płomienie tu na ziemi, ich gry, rozterki, pragnienia, złości, miłości, cierpienia i poczucie wszelkiego niespełnienia, to nasze ziemskie ego umysły dojdą do słusznego z ich perspektywy wniosku, że spotkanie swojego bliźniaczego pomienia to był błąd i przyczyna wszelkiego w życiu doświadczonego zła smutku i cierpienia. Bliźniacze płomienie tu na ziemi nie są po to, by doświadczać niekończącej się miłości i wiecznych związków w tym świecie dualności, bo po prostu nie da się tu osiągnąć materialnego stanu ich jedności. To jaka jest ta jedna rzecz, dla której spotkanie swojego bliźniaczego płomienia nadać może życiu wielki sens? Odczucie przez bliźniacze płomienie stanu jedności, zanim spadły w świat oparte na dualności w swoich sercach, daje im możliwość odkrycia swojej prawdziwej tożsamości, jednej tożsamości w swoim dysku światła, wyższym ja, w swoim domu. Najszybsza droga do oświecenia wiedzie przez swojego bliźniaczego płomienia. To jest ich na ziemi sens spotkań i w jednym czasie istnienia.